Włoska Akademia Kulinarna Podcast, nowy odcinek, nowy gość, Lucia Pascale, Włoszka. Lucia, od razu. Dzień dobry. Dziękuję. Mówię po polsku i po włosku też. No, przede wszystkim mam nadzieję. Ale Lucia, na pewno dawali ci tysiąca razy te same pytania. Co robisz w Polsce? Co robię właśnie? Czasem ja sama pytam siebie, co robię w Polsce? Nie, żartuję oczywiście. No, w Polsce po prostu przyjechałam, żeby się uczyć języka polskiego, bo studiowałam polonistykę w Neapolu we Włoszech, więc z powodu studiów, a teraz pracuję. Uczę włoskiego. Okej, ale takiej. Od kiedy jesteś w Polsce? No długo jestem tutaj. Pamiętasz pierwsze data, że byłeś tak, tutaj? Tak, 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 tak. 20 lat temu. 20 lat temu. No. Wow. Już. No. Na uniwersytecie byłam pierwszy raz. Student, studentka, młoda, ale 20 lat temu zupełnie. W Krakowie. Inna Polska. Inna Polska, to inna prawda. Polska. Ale skąd pochodzisz? Ja pochodzę z Basilicaty, z południa z Basilicaty. Gdzie wszyscy wiecie, gdzie jest Basilicata, nie? Ja pierwsze mam zawsze, ale jak mi się wydaje, najwięcej Włochów, kiedy mówimy o regionów, mamy 20 regionów, ale Basilicata jest, mi się wydaje, ten, gdzie prawie wszystkie albo zapomniają, albo nie wiedzą dokładnie, gdzie jest. No. Które miasta są? Zaczynamy od tego. Gdzie jest Basilicata? O, jest na południu, między. Tutaj mamy, nie wiem, po prostu. No, to, to, ja to spokojnie. Okej, okay. Apulia, Puglia, Bari. Puglia, Apulia, ten obczas, okay, tak? Okej, tak. Potem jest Campania, czyli Napoli, Neapol. Tak. I na dole mamy Kalabria. Kalabria, Reggio Calabria. Ok, Reggio Calabria na przykład. I między tej trzy znane regionów jest nieznany region. Jest taki małe. Ja lubię powiedzieć, że jest ukryte piękno. Nie, piękno jest piękno, ale to jest mały region. Mały. Nie, to nie jest najmniejsza region włoski. Nie. Najmniejsza jest Valle d'Aosta. Valle d'Aosta, tak. Ale to bardziej znana. No, tak. Ale to jest, potem jest Bazylika. Jest Basilicata, jest, po prostu jesteśmy ci, którzy zostali. Jest ich mało. Jest mało mieszkańców Basilicata. Tak. Teraz się zobaczymy, minus jeden T, tak? Zostało koło Basilicata? 600 tysięcy, ale w całym regionie. Tak, bardzo, naprawdę, na pewno mało. Naprawdę, jest mało mieszkańców i po prostu trudno jest, no teraz oczywiście jest lepiej, ale trudno jest tam dojechać. I nie ma lotniska na przykład i po prostu... Całe lotnisko by był długi nie cały region, nie? To jest... Więc trochę trudno jest po prostu dotrzeć. Dojechać. Najważniejsze miasto? Potenza, tam gdzie ja się urodziłam. Oczywiście, to jest najważniejsze, dlatego urodziła się Lucia, potem... Matera. Matera jest... Znasz. Matera byłem, tak. Była stolica, kultura europejska kilka lat temu, miasto kamienia, tak. Nie ma drzewo, same kamienia, to prawda. Bardzo, bardzo ciekawe. Jest bardzo ładne miasto. I, ale to potem, Potenza, Matera. Aha, potem, więc mamy... Inne prowincje, ile prowincje? Dwa, okej. Okay. Ale już. Potenza i Matera. Potem jest dużo miasteczek małych. Morze? A, dwa. O, to jest region, co ma dwa zboki sul mare, tak? Czyli, nie wiem, wejścia nad morzem, czyli Mar Ionio. Tak, to znaczy ten jest między Apulia i Kalabria. Tak, Metaponto, Policoro, Mar Ionio i potem jest Mar Tirreno, tam gdzie jest Mar Atea, bliżej Campanii. Tak, na południe Campania, tak? Okej.
Morze jest piękne, naprawdę, polecam. Ale to we Włoszech to... Ale wiesz... Nie tylko w twojej region. No dobra. Teraz wiemy mniej więcej, gdzie jest. Mhm. Najbardziej ciekawe produkty od tej regionu. Do jedzenia. W ogóle. Wiesz, tu jesteśmy w akademii, to możemy też o produkty gastronomiczne, ale wiesz, niekoniecznie. Makaron ręcznie zrobiony, orecchiette, fusilli, cavatelli, ravioli. Ravioli. Jaki farsz najbardziej typowa? Ricotta i salame. Salame. Salame i ser. I ser. Jaki ser? Jajko oczywiście też. Kurze, są takie duże ravioli, nie? Nie, po prostu ten farsz jest... Bardziej bogaty farsz. Nie, ale są duże, ale rzeczywiście są duże te ravioli, masz rację. Teraz tak, są duże. Są takie... Potem macie znane na wino. Aglianico na przykład. Papryki. A i peperoni kruski, takie suszone papryki. Możemy powiedzieć, suszone papryki. Takie gdzieś krupiące, gdzie też mogą dodać do różne danie, tak, do mniej więcej jak parmigiano, nie? To tak, się dodaje... Tak, do, się robi taka pasta z peperoni kruski. Ostre czy nieostre? Nieostre. Nieostre. Są słodkie. To różnica z Kalabrii, gdzie wszystko jest pikantne, nie? Tak. No, te peperoni, te papryki są słodkie. I potem mamy na przykład coś takiego jak bakłażan czerwony. Okej. Okay. La melanzana rossa di Rotonda. Znaczy czerwony jest, bakłażan z tak, Rotonda. 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 Rotonda to jest miasto. Tak. Okej. Okay. W tej prowincji Potenza. Miasto. Dwie osoby mieszkają. Jeżeli to wszystko... Ale jest. Zawsze żartujemy, że ze wszystkimi psami, kotami jest... Jest dużo więcej mieszkańców. Tak. No, potem dużo, wiem, dużo że... do jedzenia jest. Potem znany, bardzo znany jest chleb z Altamura. Mm-hmm. Bardzo ciekawy chleb robiony, taki stary, odmiana, pszenica. Taki wiesz, znasz więcej niż ja trochę na ten jest. Temat oczywiście. Ale to kiedy podróżuję, byłem tam, to lubię wizytować te rzeczy. Narodowe dania, czy regionalne dania, jedna, czy muszę być zawsze na święta? A na przykład teraz Wielkanoc się zbliża, a u nas się robi il coniglio ripieno, czyli królik faszerowany. Tak, z... jajko, ser, na przykład owce? Tak. Pecorino? Tak, przepraszam. Dobrze, nie mam problemu. Salame. Jest salame. Salame. Ale kiedy mówisz o salame, mówisz bardziej o coś podobne do salsiccia? Czy jakieś świeże, czy salamy używacie po prostu nie, salamy? Nie, salamy, co my robimy. Okej. Okay. Oczywiście. Nie, salamy, to jest takie... Nie. Taki dożywający, tak. Trochę twardy, trzeba kroić na kosteczki. Tak, okay. Bardzo dobrze. I zawsze jest pietruszka, prezzemolo. I co jeszcze tam jest? No, to. Okej, okay, to znaczy taki królik z jajka, sera. I to i salami, to inne rzeczy. To jest taki typowy, tradycyjny. Tak. Wiem, że jest trudno tego, jak zawsze mówię, każdy region, każda prowincja, inne tradycje. I kiedy to dostaje pytanie, ale co we Włoszech jecie na Wielkanoc, zależy jaki prowincja, oczywiście. Zależy czasami jaki miasto, nie? I mamy też taralli dolci, słodkie taralli, ale jak mi tłumaczyć, nie wiem, proszę. Taralli to bardzo. Są jaki kronki, znaczy chleb, rodzaju chleba, słodkie i słone, z oliwa, z aniszem, z ostra papryka, istnieją różne wersje. Krupiący, tak, gdzie działają bardziej na funkcję chleba, nie? To jest, się jedzą razem... Z winem, te słone. Albo wędliny, sera, to można to połączyć. Tak.
No okej, okay. No to okej. Okay. Ale jest takie powiedzenie, że wszystko się kończy po prostu na taralucie wino, czyli wszystko się kończy jedząc po prostu. Tak, tak, tak. Spotykamy się i jak to spotkanie jak się kończy na taralucie wino, taralucie, czyli małe taralli, to znaczy, że jedząc. Znaczy na bardziej pijąc. Wyluzowany o, sposób. Coś tak? takiego. O, to no, fantastycznie. Teraz... Wiemy mniej więcej, ale tutaj jesteś tutaj 20 lat, powiedziałeś, że nauczysz się włoskiego tak, do firmy, czy do prywatnej, czy... W Instytucie Włoskiej Kultury w Warszawie. Okay. Znaczy na poważne. Tak, od 3 lat, a na bardzo poważnie. Poważnie, ale wcześniej nawet na uniwersytecie pracowałam 10 lat, więc 10 lat potem, a teraz jestem naprawdę szczęśliwa, bo... Pracuję w Instytucie Włoskim. To znaczy, że sporo teraz ludzi, że mówią po włosku, mieli okazję też nauczyć się z tobą. A tak, tak. I też uczę dzieci, wiesz. Od... Znaczy, ja to... No nie, 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 nie chciałam powiedzieć. Jak dziecko, dziecko, to mi się wydaje, że nie pasuje za bardzo. Że od paru lat uczę włoskiego, oczywiście cały czas, dzieci. Polskie, a i też te nasze włoskie dwujęzyczne tak. albo włoskie. Bo coraz więcej rodzin włoskich mieszka w Warszawie, prawda? Prawda, prawda, prawda. I są sporo dzieci, gdzie już są mama czy tato, jeden rodzicu to jest Włoch, drugi też. Polak albo w innym kraju i mają już kilka lat i już rozmawiają kilka języków. Tak, tak, tak. I specjalnie tej sami Włosi to wolą, że język włoski jest najmniej używany, dlatego szkoła mówią po polsku czy po angielsku, po angielsku nie? Albo po francusku, ktoś idzie na szkołę francuska. W domu to znajomi to mówią albo angielski, albo polski. I język włoski zostaje, to jest ostatnia i tak, trzeba więc, mieć kogo, gdzie pomaga. Tak, a ja bardzo się cieszę. Ale ja to ciekawe, dlatego nie ma duże kobiety, gdzie włoskie, gdzie mieszkają, gdzie pracują od dawno tutaj w Polsce. Ja poznałem jedna bardzo dawno temu, było na końcu, na około rok 2000, gdzie pracowała w korpo i była wysłana tutaj, jak wszystkie te ekspat, gdzie na kilka lat, ale potem nie ma duże, co najmniej co ja wiem teraz, nie ma duże kobiety włoskie, gdzie mieszkają na stałe w Polsce. Mężczyzn jest więcej, dużo o wiele więcej, i to wszystkie mówią, a tutaj la miłość, la to, na. Ale jak jest twoje wrażenia też, że teraz masz tyle lat w Polsce, że po prostu... Bo to prawda, w moim wieku jest, ale jest, to znaczy, że było nas mało. Było nas mało, teraz natomiast jest więcej tych młodych Włoszech tak? po prostu i też no w ogóle jest więcej kobiet włoskich ostatnio. Okay. O wiele więcej niż 20 lat temu byłam po prostu taka oryginalna. Teraz już nie jest, widzisz? Słuchaj, ja pamiętam tej dziewczyny, że była tutaj, poznałem, to było końca 98-99, Gloria nazywa się. Aha. I ona to wiesz, poznaliśmy się, ona zaczynała pojechać z nami, mieliśmy mała grupa Włochów, wszystkie oczywiście chłopaki. I pierwszy raz, że pojechała z nami wieczorem, pojechaliśmy do restauracji, to wiesz, restauracja to nie ma problemu, potem pojechaliśmy do klubów. Aha. I po 15 minut do klubów, ona to wróciła do nas i powiedziała, kurczę, nie? Mam tyle konkurencja o stronę kobiety, że wiesz, wszystkie wysokie, ona była typowa włoska, taki to wiesz, prawda. Niska, ta, wszystkie wysokie, blondynki, ładne, nie, to jest to. To mama rację, no, no nie jest dobry kraj pod tym względem, bo jest dużo pięknych polskich kobiet i, ale. Ale to są inne czasami zalety, potem Gloria znalazła po roku taki facet, że mi się dalej są czyli razem. Polaka. Tak, 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 tak.
I, ale to są inne zalety, że mamy jak włoski naród, naród mamy, nie? No tak, mam nadzieję. Ale to jak jest życie w Polsce dla strona kobiety? Jak się żyje w Polsce? Wiesz co, myślę, że bardzo dobrze. To znaczy, że ze strony kobiety myślę, że nie ma różnicy. To jak ja tutaj właśnie pracuję, mam dużo przyjaciół, mam dużo kotów. Wiesz, ile mam kotów? Wiem, że to lubisz kotek, to... Nie będziemy mówili o kota. A ty lubisz koty? Lubię. Kiedy miałem, teraz nie, dlatego nie mam to dużo czasu. Ale zawsze, kiedy miałem dwa, dlatego myślę, że co najmniej trzeba mieć dwóch. To prawda. Ja mam siedem. Siedem może za dużo, ale to lepiej siedem niż zero, tak z takim. Ja nie wiem, ja mam siedem, więc... I na pewno nie masz uczulenia na kotów. No nie, 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 nie mogę mieć, nie mam, oczywiście nie mam. Teraz robimy test, jaki mają na imię? Luna. Luna? Leon. Leon, hiszpański. Dan. Deniska. Deniska. Sisi. Sisi. Sasha. Sasha. Sanni. Sanni. Okej, wszystkie zes? Nie, prawie wszystkie to. Siedem. No, liczyłem siedem. Dobra, pamięć jest okej. I rozumieją po włosku, wiesz. I po polsku nie? Też, ale... Poligloty. Tak, one też są polsko-włoskie koty. Żyją nauczyciela, to musiałem się nauczyć wszystkie języki. Oczywiście ja z nimi bardziej gadam po włosku, ale kiedy ktoś jest, albo kiedy... I oni odpowiadają po polsku czy po włosku? Nie wiem. Tego nie wiem. Dobrze, ale wracając do tego tematu, myślę, że może być nieco trudniej dla kobiet mieszkać w Polsce. Myślę, że niż dla jakich facetów. Dlaczego? Myślę. Jaki przykład? Nie wiem, bo... Tak mi się wydaje, że... Ale to byłoby samo we Włoszech, czy we Włoszech byłby inaczej? Myślę, że byłoby łatwiej. Po prostu. Ale przynajmniej dla samotnych kobiet. Okay. Po prostu. Może być trochę trudniej. Po prostu Włosi, to znaczy cudzoziemcy, łatwiej znajdują miłość. Okay. Po prostu myślę. Łatwiej nie wiem, to jest. Taki może, tak może być. Dla kobiet jest większa troszeczkę konkurencja. Więcej konkurencja. Jak mówiłeś to wcześniej. Tak, to jest tak. Ale nie, to trochę żartuję tutaj, oczywiście. Myślę, że jest to tak samo. No to fajnie. No, praca fajnie. Jest... Potem w praca masz, to sporo ludzi, co chcą się nauczyć włoskiego. Tak, coraz więcej. To znaczy, że dużo jest. Ale pytałeś dlaczego? Tak. I tak, jak jest odpowiedź? Tak. No, Polacy bardzo lubią Włochy jako kraj. Czyli, no to tak, to... Lubią wszystko, lubią na wakacje, tak, lubią kuchnia, lubią wino. Ale też wino włoskie, ale też kultura włoska. Kulturę, sztukę, ale też styl życia. I to jest trudno, to nauczy się to jeszcze, dlatego... Ale to prawda, ja wiem, że dla niektórych studentów to istnieje coś takiego jak włochoterapia. Włochoterapia, to pierwszy raz, gdzie słyszę, fajnie, ciekawe. Ale naprawdę. Powiesz więcej. Włochoterapia, czyli ja mam naprawdę dużo studentów, dla których uczyć się włoskiego to jest jak terapia pozytywna, czyli jak... Ale też nauczy się, jak to się gestikuluje z rękę. Tego to jest fajnie, to widać z tobą, to idzie fajnie. Bo bardzo dużo gestikuluje. Nie, fajnie, to jest ciężko terapia. To myślę, że tak. Dla wielu ludzi to się relaksują też. Ale to myślę od języka, taki jak działa, jakie są intonacje, jak to, albo
w ogóle stylów życia, styl życia. I podejście do ludzi. Tego mam. I to jest, mi się wydaje, jest podejście jedno... Podejście do świata też. Tak. Jedna najbardziej trudniejsza rzecz do tłumaczenia. Dlaczego? Mm-hmm. Jak Włosi jesteśmy... jestem w trakcie czytać taki ciekawy książka, gdzie Polak pisał, a propos spróbował tłumaczyć, jaki są Włosi. Aha. Oczywiście od stereotypy do różne tłumaczenia. I to jest trudno tłumaczyć, jak my jesteśmy, nie? Dlatego jesteśmy trochę... teraz potem będziemy mieli duże krytyki, ale Polacy są, według mnie, to są bardziej albo biało, albo czarne, nie? To znaczy, nie ma... My to mamy duże, odcienie. Różne kolory. I czasami, i czasami równoległe. Oczywiście, tak, to prawda. I to mamy od stricte mocne fundamentalizmów, jeżeli mówimy, nie wiem, o jeden przepis, to wiesz, można to. Od drugie, od bardziej taki bardziej wyluzowane, bardziej to wszystko możliwe, wszystko działa, jeżeli mówimy czasami o relacje. I to działa, są wszystkie dwie rzeczy na raz, nie? To prawda. Jedna strona mocne, konkretnie, to muszę mieć, jeżeli to nie jest robione, to nie działa, to nie jest nasza tradycja, do reszty, że o tak, 15, kiedy się spotykamy? No, po południu, nie? To nie wiadomo, która godzina. Dokładnie. Nie? No tak, mamy dużo barw. To, czyli Włochy jako kraj po prostu ma dużo barw, dużo odcień, dużo energii pozytywnej, ja myślę też. I więc to po prostu podoba się Polakom. A tego brakuje tutaj? Uwaga, potem będą krytykę albo komentarze, nie? To trochę tak, myślę. Ten entuzjazm życia. Nie? Tak, to tak. Szczęście, ale nie mówię, że tutaj nie ma absolutnie szczęścia albo kolorów, tylko że po prostu może też pogoda jest Pogoda inna. Nie pomaga, zawsze to mówię. Nie pomaga, ale też historycznie, no musimy powiedzieć, że Polska ma inną historię, więc wiadomo. Więc to wszystko ma wpływ, ale szybko się zmienia, teraz jest inny kraj niż 20 lat temu, potwierdzasz? Oczywiście, potwierdzam. I po prostu myślę, że w Polsce są potrzebne te emocje też. Uwaga, używasz tej słowa, tego ja zawsze trochę żartuję, ale było, mi się wydaje, bardziej rok, około rok temu, że było parę słów, że było zawsze używane prawie wszystkie spoty telewizyjne, mówię w Polsce, spoty telewizyjne, transmisje telewizyjne, programu telewizji, wszędzie było emocje, wow, no, i to było tak używane na maksa, nie? Okay. Ale to emocje dalej, jeżeli co robisz tutaj w Polsce, muszę powiedzieć, ale będą emocje, zapraszamy, będą niesamowite emocje, ale emocje, wow, jakie emocje, nie? To jest taki... rozumiem. No, jest bardzo, bardzo dobre słowa, tu Polacy lubią te słowa, emocje. Czyli pokazanie tych emocji, o to chodzi, nie? Pokazanie, tak. I mi się wydaje, że jak Włochy, to my dużo pokazujemy emocje. No. Kiedy rozmawiamy, czasami to widać, nie? Czasami ja to się... Nawet aż za dużo czasem. Zdenerwujemy się od razu. To nie wolno. Krzyczymy bardziej to po prostu. I tego, ale tego, to wszystko fascynuje. Tak. Myślę, nie? Jesteśmy, potem było taki fajna reklama, nie powiem, jaki... Bardzo znany aperitivo włoski na włoska telewizja, gdzie było takie patrzenie Włochów od punktu widzenia obcokrajowców i mówię, że my Włosi jesteśmy taki, wiesz, głośni, bez limitów, bez miary.
wszystko było za bardzo, za dużo, nie? Ale w końcu to... Przesadni. Tak. No, ale to prawda, czasami jesteśmy przesadni. Ale na końcu było, dlatego to lubimy Włochy, nie? No właśnie, nie? To... tak, ale myślę, że Polacy i Włosi mogą się uzupełnić też, bo też mi Włosi potrzebujemy spokoju. Tak, czasami, ja tak. To bardzo podziwiam i to jest tak jakaś równowaga, bo ja sama jestem bardzo, tak, mam dużo energii, ale potrzebuję też. No, spróbujemy te pytania. Jedna czy dwa rzeczy, jak u ciebie, gdzie dalej po 20 lat masz problem akceptowania, albo gdzie dalej się denerwujesz od faktu, że jak, co się dzieje tutaj w Polsce, albo sposób, gdzie Polacy to robią. Na pewno wiesz, o co chodzi, o co mam na myśli, nie? Co dalej po 20 lat denerwuje cię tutaj w Polsce? A, okej. Okay. O, dużo myślę, tego nie dużo. Sąsiedzi w moim bloku nie... dzisiaj mam trochę, nie powiedzą, tak? nie mówią, przepraszam. Się... Dzień dobry, albo dobry wieczór, albo nie wiem. A, gdzie, kiedy spotkasz się, nie wiem, windę, tak, czy to? W windzie. No to tak, to jest... Tam dwie windy mamy, dużo jest w moim bloku ludzi, bo jest ponad 200 mieszkań, jest bardzo dużo. Znasz wszystkich? Nie. Tylko znam na moim piętrze. Ale to mówią dzień dobry? Już nauczyli się teraz. Już się nauczyli, bo ja, to mnie denerwuje, bo ja chcę. To jest ważne dla mnie, kiedy to jest ważne dla mnie. A czasem, co mnie denerwuje, a czasem, no jak czasami ja nie chcę nikogo obrażać. No i takie, że no taki ciąg narzekań, że jest zimno, jest, nie wiem. Ale wiesz, że ja zawsze mówię, że narzekanie to jest narodowy sport Polaków. No i trochę czasami mam z tym kłopot, to przekład prawda. Przekład jest, że teraz mamy, nie wiem, jest zimno, ale zimno. Jest gorąco. Potem idzie słońce, nie, są 15 stopni, o Boże, jak gorąco, nie? Ale to tak. Albo pytanie, prostu. Ale jak, jesteś Włoch i to żyjesz tu, kiedy to u was jest tak pięknie i ciepło, nie? To idź do Mediolanów, lato, 30 parę stopni, wilgodność na maksa. Jest straszne. Tutaj, kiedy są 25 stopni, wszyscy, ale upały. Ta cecha jest dla mnie, ale nie nigdy zawsze. Zadowoleni. Ale trochę tak jesteśmy, to... Ale człowiek tak ogólnie, jest. Może też, nie wiem, oni mi mówią, że też Włosi narzekają dużo, bo nie wiem tego. Może tak. Może tak, może ja też sama narzekam bardzo dużo, nie wiem, ale staram się nie narzekać. Tak, to jest, że... Staram się. Ja czasami dalej, ja staram jestem tutaj trochę więcej niż ty w Polsce. Prawdę. No, trochę, ale dalej wiem, jakie są rzeczy, gdzie mnie denerwują, to... Zależy od każdego dnia, jeżeli jestem spokojnie, to okej, odlewam. Jeżeli to jestem już mniej spokojnie, się denerwuję cały czas, ale to bez problemu. To tak, jest to. Ale poza tym jest normalnie, myślę, kiedy się mieszka tyle lat w jednym kraju, tak działa, tak, że... Znam to, wiesz, znam wszystkie, znam te wszystkie... duże zalety, mieszkasz tutaj i oczywiście te są wady, nie? Który każdy kraj ma. Tak, i to samo, dlaczego nie wracam do Włoch? Tylko znam, jakie są zalety, no jakie są wady od mieszkasz i żyć we Włoszech. To nie można to... Tak, i dlatego tak, w końcu ale... wybierałem tutaj. No właśnie, jesteśmy tutaj, więc jest nam bardzo dobrze. Ale mogę ci coś powiedzieć? Proszę bardzo. Bardzo, ja jestem tutaj z Emiliano w tym miejscu pierwszy raz, ale bardzo mi się podoba w ogóle. No,
Dziękuję. Ja jestem bardzo, dziękuję za ten prezent to... wiosenny, bo dzisiaj możemy powiedzieć, że zaczyna się wiosna. Tak, będzie emitowane za parę tygodni, ale to dzisiaj jest pierwszy dzień wiosny, to nie ma problemu. Pierwszy raz, że jesteś w Akademii i dziękuję, ja dziękuję dla twojej obecność tutaj. Chciałem to pytać, a tego my się czasami się poznali, znaczy spotkaliśmy się kilka razy w jedno tej programy poranne w telewizji. Tak. Ja rzadko jestem tam, to trochę wiem, trochę... A ostatnio nie za bardzo, latem byłam częściej, ale teraz cisza. Okej, ja czasu do czasu to, ale wiem, parę razy się... Ale tak, i zawsze o rozmowę a propos jedzenia, tak? Tak, oczywiście. Dlatego gotujesz się, czy nie gotujesz? A, to jest bardzo ważne pytanie. Ja... To znaczy, lubię gotować, nie gotuję tak jak bym chciała, ale bardzo dużo myślę o gotowaniu, oglądam przepisy online, naprawdę cały czas mnie gotuję. Ale to regularnie gotuję w domu? No, gotuję w domu, tak. Co robisz najbardziej często? Makaron, ja po prostu uwielbiam makaron. No, tak. Ale z, wiesz, jak, z, przykład... jaki jest twoje przepisowy przepis do makaronu? Jaki sos do makaronu? Ja bardzo lubię po prostu pomidorki takie cherry, tak zwane, tak? W Polsce. Koktajlowe. Koktajlowe, bardzo dobrze. Tak, podoba mi się makaron z... To jest bardzo na szybko, to znaczy z tymi pomidorkami, z bazylią, oczywiście oliwa, dobra oliwa, z bazylikaty czasami mam. Bardzo ciekawe. Tak, z pomidorkami, z bazylią świeżo i czasami dodaję mozzarella też. Takie na przykład. I trochę tej wasze to papryki. Suszone? A jak mam, nie? Tak. Okay. Jeśli mam, ale, taki... ale bardziej do tego to jest bardziej wyrafinowany, bardziej wyrafinowane danie, więc peperoni kruski bardziej z takim makaronem ręcznie zrobionym i tam jest ser ricotta, cacio ricotta. Okej. Okay. To znaczy cacio, to znaczy ser z owce, tak. Z pół ser owce i ale połączone z ricotta. Tak, jest okay. Twardszy. Tak. I to, czy się tarty to I będzie. I też nie? Będzie tarty, będzie też w te, ale bardzo, bardzo dobre jest. I będzie z mollica di pane, więc momencik. Możemy powiedzieć, buka tarta, nie więcej, okay, albo tak. Chleb trochę czerski, krojony na bardzo małe kawałki, prażone w patelni, tak, jest super. Oliwa, sól, trochę i to będzie. Wiecie, jak jest różnica między Włoch... Ale muszę gotować więcej, wiesz. Ja wiecie, prostu... jak jest różnica między Włoch, gdzie mieszka na północy i Włoch, gdzie mieszka na południe? Gdzie Włosi, gdzie mieszkają na południe, gdzie mieszkają za granicą, regularnie dostają od mama paczka. To prawda, wczoraj wysłała mi na Wielkanoc. Wielkanoc. Tak się na Wielkanoc. Ale to trzeba tłumaczyć. Po włosku się mówi, che è arrivato il pacco da giù. No tak. To znaczy, że dostałem paczka od południa. To prawda. Tak? To jest bardzo typowe. Mi się wydaje od zimie bardziej na dole, od południa, albo Napoli południe. Tak, dla Włochów, którzy są z południa, a mieszkają na północy, na przykład z powodu pracy. Bo tak. Zaczynało zawsze też od, po pierwsze, studentów, nie? Mówimy o studentów. To prawda. Południe, o studentów od południa, gdzie idą do Mediolan, czy do inne miasto na północ, studiują. I regularne
rodzinę wysyłają paczka. Tak, jedzeniem oczywiście. Ale kto też, te też jest za granicą, dostaje też paczki, nie? Tak. Więc... Co to teraz świeże, Wielkanoc trzeba dostać paczka? Tak. Wczoraj tak. dostałeś? Wczoraj rodzice, czyli moja mama przede wszystkim wysłała, więc jeszcze nie nadzieję, dostałeś? Że nie, jeszcze nie, bo wczoraj... Chciałem widzieć, co było w środku paczka. Ale ja wiem, co będzie. Okej, okay, to proszę. Wiem, co będzie. A będzie na pewno salami, które mi robimy, czyli moje rodzice. To jest ręcznie robione salami? Tak, prosciutto, takie... Wędliny. Wędliny, o, wędliny, które... oni robią, będzie na pewno taralli tak, Wielkanoc. Ale też nie taki przemysłowy, taki robione... Tak. Okay. Peperoni kruski, takie na pewno. Będzie makaron ręcznie zrobiony. Myślę, że okej, okay, moja mama oczywiście umie to zrobić, ale żeby wysłać... A takiego małe producentów, lokalne, tak? Bo zawsze będzie, co będzie, no kawę można kupić też w Polsce oczywiście. Ale kawa lokalna też od takiej albo znanej marki, to gdzie istnieją na całe Włoch. Znane marki. Ale to kawa. To muszą dołożyć kawa. To po prostu jest taki zwyczaj. No, nie no, tak. To wiem, to jest, wiem. To jest fajnie do tego. To jest. Też. Oliwa? Oliwa. To jest. W tym roku moja mama, wiesz, że po raz pierwszy zrobiła oliwę. Okej. Okay. Czyli ona z wujkiem, no, bo okay. mają kilka drzew. Mało wyszło tej oliwy, ale do próbowania to jest dla nich. Więc co jeszcze? Potem nie wiem, co będzie. Jakie słodycze na pewno? Słodycze, może nie wiem, na Wielkanoc może będzie czekoladkę, bo wiesz, no tak. Czekoladę, jajko czekoladowe, bo coś takiego. Ale to jest bardzo na pewno, to jest super typowe. Mogę ci powiedzieć, u mnie, moich rodziców nie, to nie mamy tej tradycji, ale pierwszy raz, że moi rodziców byli tu w Polsce, to było 97 czy 8, też nie pamiętam, gdzie pojechali z Mediolanu samochodem tutaj do Warszawy. Pierwszy raz, gdzie pojechali tu, ja byłem tutaj już od kilka lat. Mój tato w tej czas miał bardzo taki długi samochód, taki station wagon, taki kombi, nie? Taki duży. Było pełno, całe. Tylko mama też kupował proszki do prania. Ale ja nie wiem, jeżeli w Polsce to mają te rzeczy, nie? Wszystkie to, wiesz, wszystkie rzeczy do micza, to chemia, do... Ale powiedział, mama, to kurczę, no, tak. Ale potem pojechaliśmy do supermarketu i ona to było bardziej spokojnie, tego widziała, że tutaj w Polsce było. Że wszystko jest. Też na ten czas też wszystko było, nie? No, ale rozumiem. Ale wiesz, w południe to paczka jest taki kultowy rzecz. Na Wielkanoc, na Boże Narodzenia. Ja mam też siostrę, która mieszka we Francji. Mam trzy siostry. Dwie mieszkają w Bazylikacie. Mhm. Ja mieszkam w Potenza. Polsce. Tak. Już Potenza ma, wiemy, gdzie są cztery osoby co najmniej. To. To znaczy tak naprawdę w Satriano di Lucania. Okay. Taki małe miasteczko. Ile mieszkańców? 2000. 2000, to jest sporo. Już jest duże centrum. Takie duże. Tak, małe miasteczko, ale bardzo ładne. I, no, więc moja mama wysyła jedną paczkę tutaj do Polski, a drugą do Francji. Oczywiście. Resztę to mogą kupować sami, co wszystko. No, więc... A też różne prezenciki, które ja mogę potem rozdać. Więc na pewno coś znajdę dla ciebie, dla was. Dziękujemy. Lucia, mi się wydaje, że już rozmawialiśmy. Wygląda, że wszystko było bardzo szybko. To nie prawda. Wiem, ile czas poszło, ale mi się wydaje wystarczające. Dobra. Ewentualnie będę cię zapraszać na jeszcze raz
Dziękuję. Może za trochę czas. Oczywiście. I... Dziękuję bardzo, że byłeś. Ja ci dziękuję, naprawdę. I dziękujemy, kto ogląda ten odcinek od Włoska Akademia Kulinarna Podcast. Zapraszam następne tygodnie z nowy odcinek. Ciao. Ciao, grazie, dziękujemy bardzo. Ciao.